jak dotąd w tym spotkaniu, przywożąca za każdym razem po 5 punktów. Kask niebieski Antonin Szwab i w kasku czerwony Matej Ferian. 36 do 12 dla Zielonogórzan. Dziewiąty wyścig dnia. Szwab, Czechowicz, Ferian i Mardanszy, który nie najlepiej czuł się w niedzielę na zielonogórskim torze. I znów powtórka z rozrywki. Zielonogórzanie wygrywają start. Pewnie meldują się na dwóch pierwszych pozycjach. Próbował tam jeszcze gonić za dwójką Stranieri drużyny zielonogórskiej Rinat Mardanszy, ale jego pogoń skończyła się w połowie drugiego okrążenia i spokojnie już po dwóch okrążeniach zielonogórscy kibice mogli dopisywać kolejne 5 punktów ekipie gospodarzy. Powiem, nic tutaj wielkiego na torze się nie działo, różnice pomiędzy zawodnikami ogromne i przewaga gospodarzy wręcz druzgocąca, a fantastycznie prezentował się na zielonogórskim torze Matej Ferian, no ale rywal mało wymagający, niewiele musieli zielonogórzanie się napracować, wygrywając tak starty jak w tym spotkaniu z Fab i Ferian. Nie było najmniejszych problemów w Zinlestansie, pewnie dowodzić punkty. Zwycięzca tego wyścigu Matej Ferian, 3 punkty oczywiście, 2 Antonin